Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Magdalena Bajserowi, jestem prawnikiem, psychologiem sądowym. W swojej pracy łączę zarówno psychologię, jak i prawo w prowadzeniu kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych. Naturalne jest, kiedy prowadzę kancelarię specjalizującą się w rozwodach, że zgłaszają się o pomoc. Osoby, które mieszkają za granicą i chcą się rozwieść w Polsce. Dlatego, na bazie konsultacji i pytań moich klientów, przygotowałam dla ciebie odcinek o pięciu najważniejszych informacjach, które potrzebne są do podjęcia decyzji o tym, czy chcesz się rozwieść w Polsce, czy jednak w kraju, w którym aktualnie przebywasz, czy mieszkasz. Zapraszam do oglądania. Pierwszym i najczęściej pojawiającym się pytaniem jest pytanie o kwestię, czy można rozwieść się w Polsce, kiedy żadna ze stron już w niej nie mieszka i obydwoje małżonkowie są za granicą. Wiem, że można znaleźć różne informacje wskazujące na tym, że dopuszczalność wszczęcia postępowania rozwodowego, dopuszczalność uzyskania rozwodu w Polsce uzależniona jest od sytuacji, kiedy chociaż jedna ze stron mieszka w Polsce. Natomiast nie jest to prawda, dlatego że dopuszczalność rozwodu w Polsce jest wyznaczana Również przez obywatelstwo. Więc jeśli obydwoje macie obywatelstwo polskie, to przeprowadzenie postępowania rozwodowego w Polsce jest jak najbardziej możliwe. Druga wątpliwa kwestia, i to też wynika z uregulowania państw, w których mieszkają klienci, to pytanie o to, czy najpierw trzeba uzyskać separację, czy najpierw trzeba być w separacji, żeby później można było uzyskać rozwód. W Polsce nie funkcjonuje takie rozwiązanie. Więc jeśli jesteś zdecydowana, jesteś zdecydowany na rozwód, to od razu można złożyć pozew o rozwód i nie jest wymagany czas bycia w separacji przed złożeniem pozwu. Bardzo często pojawia się pytanie klientów: w takim razie, jeśli jest możliwość przeprowadzenia postępowania rozwodowego w Polsce, to który sąd będzie zajmował się sprawą? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba już rozpocząć konkretną procedurę, czyli złożenie wniosku do Sądu Najwyższego, aby ten sąd wyznaczył, który sąd będzie odpowiedni w jakiej miejscowości do tego, aby przeprowadzić postępowanie rozwodowe. Natomiast z praktyki w mojej kancelarii jednak nie składa się bezpośrednio wniosku do Sądu Najwyższego, tylko Ustalamy z klientem, który będzie sąd dla niego, dla niej najbardziej adekwatny, najbardziej dogodny, komunikacyjnie, aby, jeśli będzie taka potrzeba, pojawić się w, w sądzie. I wtedy do tego konkretnego sądu składamy pozyw o rozwód, w którym jednocześnie zawarty jest wniosek do Sądu Najwyższego o zezwolenie i rozstrzygnięcie, o wydanie postanowienia, aby właśnie ten sąd, w którym już jest złożony pozew, był właściwy do rozstrzygnięcia całej sprawy, do rozpoznania i przeprowadzenia postępowania rozwodowego, i nie zdarzyła się jeszcze sytuacja, aby Sąd Najwyższy nie przychylił się do tego konkretnego, do tego konkretnego sądu w konkretnej miejscowości. Zawsze, kiedy był składany wniosek, to sąd wyznaczał ten konkretny sąd, który chcieliśmy. Kolejną kwestią zastanawiającą dla klientów jest sprawa, czy Polski Sąd może rozstrzygać o wysokości alimentów oraz w jakiej walucie sąd zasądza ewentualne alimenty, oraz jak wygląda regulowanie kontaktów przez Polski Sąd w stosunku do dzieci, które mieszkają za granicą. Więc odpowiadając na to pytanie, Sąd polski reguluje kwestie alimentów i mamy orzeczenia, które wskazują na wysokość alimentów w walucie kraju, w którym mieszka. Dziecko. Tak samo jest z kontaktami. Sąd również polski reguluje kontakty w stosunku do dzieci mieszkających za granicą. I dodatkowo jeszcze istnieje możliwość, i sądy wydają postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. Najpierw, co to jest zabezpieczenie? Kiedy składa się pozyw o rozwód, to również dobry, dobrze jest zawnioskować o udzielenie zabezpieczenia, czyli uregulowanie kwestii alimentów czy kontaktów w czasie trwania postępowania rozwodowego. I kiedy zostaje złożony taki wniosek, to sąd na podstawie tego wniosku wydaje postanowienie w sytuacjach spraw, które prowadzi moja kancelaria. To postanowienie dotyczy, jeśli wnioskujemy o... Alimenty na czas trwania postępowania dla dzieci czy dla osoby dorosłej, to takie postanowienia zostają wydawane i są regulowane kwestie alimentów, zanim jeszcze zostanie wydany wyrok i również alimenty są zasądzane w walucie w w kraju, w którym mieszka dziecko czy osoba dorosła. I analogicznie, kiedy wnioskujemy o wydanie zabezpieczenia w przedmiocie kontaktów, czyli uregulowania tej kwestii na czas trwania postępowania, sąd również wydaje postanowienie i reguluje te kontakty. I na koniec kwestia, która jest bardzo interesująca dla moich klientów, dotyczy konieczności stawienia się na rozprawie rozwodowej i pytania, czy można uzyskać rozwód, nie będąc fizycznie w sądzie. Moje doświadczenia wskazują na to, że można uzyskać rozwód, nie będąc na rozprawie, i w miesiąc temu. Była rozprawa zresztą pierwsza rozwodowa naszego klienta na której stawił się mecenas z kancelarii który prowadził sprawę natomiast klient się nie stawił sąd oczywiście był poinformowany o powodach nieobecności i przyczynach które sprawiły że klient nie mógł być w sądzie natomiast nie przeszkodziło to orzeczenia rozwodu orzeczeniu rozwodu więc odpowiadając na kwestię, czy jest wskazana konieczność, moje doświadczenia wskazują, że nie jest ta konieczność wskazana. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że sąd będzie wymagał osobistego stawiennictwa, natomiast zdecydowanie łatwiej wskazywać sądowi, że na przykład stawiennictwo takie nie jest konieczne, mając pełnomocnika. Natomiast druga kwestia, teraz sądy ze względu na sytuację, która panuje na świecie, też niejako wprowadzają do postępowań rozwiązania techniczne, czyli na przykład obecność na rozprawie klientów przez, przed ekranem komputera, czyli tak jakby mieli stawić się na stali sądowej. To są przesłuchiwani, odpowiadają na pytania, przedstawiają swoje stanowisko za pośrednictwem komputera, kamery, mikrofonu. Więc to jest kolejny punkt, który dodatkowo może jeszcze wzmacniać to stanowisko, że fizyczna obecność nie jest zawsze konieczna na rozprawie rozwodowej. Jeśli zastanawiasz się, czy Rozwicie się w Polsce, mieszkając za granicą, i są jeszcze jakieś pytania, które chciałbyś, chciałabyś, aby zostały na nie udzielone odpowiedzi, to zapraszam Cię serdecznie na konsultację, którą przeprowadzą osoby z działu, dedykowanego i zajmującego się przede wszystkim rozwodami osób, które mieszkają za granicą w mojej kancelarii centrum spraw rozwodowych. Tymczasem dziękuję ci za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.